Cześć kochani, jestem Karolina i moim największym problemem jest to, że wszędzie czytam. I mówiąc wszędzie, mam na myśli absolutnie wszędzie. Dzisiaj przychodzę do Was z podsumowaniem miesiąca. Mam dla Was 5 książek, które udało mi się w tym miesiącu przeczytać. Plus bonus w postaci książki, której niestety nie skończyłam. Myślę, że liczba 5 to jest taka liczba, w której raczej będę zamykać każdy najbliższy miesiąc. Pierwszą książką, którą omówię, ale w sumie czytałam ją całkiem niedawno, jest Więzień Nieba, Carlosa Ruiza Zafona. Przeczytałam ją głównie ze względu na to, że jest to trzecia część cyklu Cmentarza Zapomnianych Książek i przez to, że tom czwarty już niedługo będzie miał swoją premierę. Ja jak zwykle się nie zawiodłam. Po pierwszych 5 stronach przepadłam całkowicie i już właściwie nie można było mnie z niej wyciągnąć. Jest to kolejna porcja bardzo pięknej, aczkolwiek mrocznej Barcelony. Cudownych bohaterów, którzy wnoszą nie tylko humor, ale niestety także mrok do naszej historii. I właśnie na tym mroku skupia się ta książka, ponieważ tym razem głównym bohaterem zostaje Fermín Romero de Torres, znany z wcześniejszych części, bohater drugoplanowy. Przeszłość Fermina pojawia się znienacka i no, zaskakuje zarówno Daniela, jak i samego Fermina. Oprócz tego okazuje się, że jest to ta mroczna przeszłość, ta bardzo negatywna przeszłość, która przykrywa cieniem całą Barcelonę i całe życie Daniela i losy księgarni. Kochani, jest to według mnie najmroczniejszy tom tej serii. Wcześniejsze były takie bardziej sensacyjne, kryminalne, może bym nawet powiedziała. Tak towarzyszyła im pewna zagadka. Tutaj mamy typową opowieść Fermina i, że tak powiem, cofamy się w czasie do jego przyszłości. Wiemy, co się z nim działo, zanim poznał Daniela Sempere. Odniosłam takie wrażenie, czytając, że bohaterowie w tej części zostali nieco spłyceni. Ja już trochę dawno czytałam te pierwsze dwa tomy, natomiast nie ukło mojej uwadze, jakby autor się gdzieś spieszył z pisaniem. I ci bohaterowie nie są tacy... nie mają takiej głębi. Nie wiem, może jest to tylko moje odczucie, natomiast być może to przez to, że ten tom jest bardzo krótki, bo to jest zaledwie 300 stron, więc tutaj no nie ma, że tak powiem, za dużego pola do popisu w porównaniu do wcześniejszych części. Kolejną książką są Bibliotekarki. Jest to książka, która zdecydowanie najbardziej mnie zawiodła w tym miesiącu. To nie jest książka o bibliotece. Ani o życiu bibliotekarek. Jest to książka o ludziach, przede wszystkim o ludziach i o ich historiach. Jest to książka o układach i układzikach, którzy ci ludzie mają ze sobą. I wiecie co? Biblioteka jest tylko właściwie dla tego wszystkiego tłem. I równie dobrze takim tłem mogłoby być, nie wiem, jakieś inne miejsce pracy, u prywatnego przedsiębiorcy, cokolwiek. Natomiast tutaj biblioteka, z racji tego, że to właśnie biblioteka, ja się skusiłam, natomiast sama historia, no, powiedzmy sobie tak, nie powaliła. To jest bardziej o ludziach niż o książkach, niż o bibliotece. I gdyby to się działo w jakimś innym, w jakiejś innej scenerii, w jakimś innym tle, no to tutaj raczej, no, ja nie byłabym zadowolona z zakupów. Sama historia, jeżeli ktoś lubi opowieści o ludziach i takie, że tak powiem, pamiętnikowe wyznania, to jak najbardziej książkę polecam. Mnie niestety nie urzekło. Kolejną książką, nie mam jej niestety ani w wersji czytnikowej, ani w wersji papierowej. Oryginalny tytuł tej książki to The Court of Wings and Ruins. Polski tytuł będzie brzmiał Dwór Skrzydeł i Zguby. Premiera 25 października, a więc już tuż. Kochani, od tego nagrania jest raptem 21 dni do premiery trzeciego tomu w polskiej wersji językowej. Ja się już strasznie nie mogę doczekać. Wiem, że wielu z Was również, tak jak ja, przebiera już nogami. Z racji tego, że jestem raczej istotą dosyć niecierpliwą, podjęłam wyzwanie i przeczytałam to w oryginale. I powiem Wam szczerze, że jak zwykle Sarah J. Maas pozamiatała. Kochani, no, dużo przygód przed nami. Bardzo dużo przygód, nowych postaci, świetnych, ironicznych dialogów. Na światło dzienne wyjdą sekrety, które miały do tej pory zostać, że tak powiem, ukryte. Będzie to naprawdę niesamowita pozycja. Kolejny tytuł to Czas żniw Samanthy Shannon. Kochani, wiecie co? Spójrzmy na to zasłonę milczenia. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, dlaczego tak myślę, to odnośnik do filmu, w której mówię więcej o tej książce, będzie tu podany. Przejdźmy do ostatniego tytułu z dzisiejszego zestawienia i jest to Prawdodziejka Susan Dennett. Wiecie co, tak jak tutaj pisała J. Maas, Prawdodziejka wejdzie do kanonu. Czy jest to książka, która wejdzie do kanonu?
Nie wiem, wydaje mi się, że raczej nie obiła się takim szerokim echem. Wydawnictwo Sine Qua Non jednak zrobiło kawał dobrej roboty. Okładka wygląda naprawdę zacnie. Jest to dla mnie deser tego podsumowania, bo to naprawdę świetna przygoda, którą warto poznać. Jeżeli tak jak ja lubicie przygody, pojedynki, kochacie pościgi, macie w sobie coś z pirata i wilka morskiego i oczywiście jesteście wielkimi fanami magii, to ta książka jest zdecydowanie dla Was. To jest pozycja naprawdę, naprawdę, no ona naprawdę rozwala system w pewnym sensie. Dwie dziewczyny, Safi i Isult, są tutaj głównymi bohaterkami. Safi i Isult łączy specyficzna więź, mianowicie są one więzi siostrami. Oprócz tego oczywiście obie dziewczyny władają specyficznymi mocami i próbują przetrwać w barbarzyńskim portowym mieście. Kochani, nic by nie było w tym niezwykłego, natomiast Safi włada pewną bardzo specyficzną magią. Mianowicie wykrywa kłamstwa. Działa trochę tak jak nasze współczesne wykrywacze kłamstw. I no, powiedzmy sobie, że jest to dar, za który wiele osób byłoby gotowe ją albo zabić, ewentualnie uwięzić i wykorzystać do swoich niecnych celów. Jej koleżanka Isult wcale nie jest gorsza, jeżeli chodzi o swój dar. I może na tym zakończmy. Nie chcę Wam zdradzać zbyt wielu szczegółów, ale naprawdę warto się zapoznać z tym tomem. Ja oczywiście sięgnę także po drugi tom Wiatrodziej i to już niebawem. Bardzo, 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 bardzo fajna przygodówka. Przede wszystkim przygodówka z magią i z bardzo takim pirackim zacięciem, bym powiedziała. To już jest koniec mojego wrześniowego podsumowania. Wszystkie książki, o które przeczytałam we wrześniu, właśnie Wam opowiedziałam. Wspominałam na początku, że będzie również bonus i oczywiście nie zapomniałam, tak będzie, będzie. Moim bonusowym tytułem jest książka Laili Shukri. Byłam służącą w arabskich pałacach. Kochani, jest to historia, którą ja czytałam również w abonamencie dla Jimmy, tak jak i Więzień Nieba. Czytanie tego na telefonie nie było zbyt dobrym pomysłem, bo niestety oczy się męczą i to jak diabł. Zdecydowanie jest to wstrząsająca historia dziewczyny, która z wioski w Indiach wyjeżdża do Kuwejtu i tam jako służąca zarabia na utrzymanie swojej matki. Ja tak jak już Wam wspominałam, nie za bardzo przypadam za opowieściami o ludziach, więc takie jakieś pamiętniki czy opowieści, jak to było i dlaczego jestem tu, gdzie jestem, to raczej nie jest moja bajka. Chociaż czytam takie książki, natomiast, no tak jak mówiłam, nie skończyłam tej historii, więc nie wiem jak potoczyły się jej losy Bibi, która jest tutaj główną bohaterką i opowiada jak to było od pierwszych dni właściwie jej życia. Odkąd tylko sięga pamięcią, dokąd tylko sięga pamięcią. Opowiada o tym jak matka wysłała ją jako 12-letnie dziecko do Kuwejtu, by opiekowała się niemowlęciem. Jak nie znała języka, jak nie znała w ogóle tamtejszych obyczajów, jak poniżana i właściwie to akurat Bibi miała dużo szczęścia, bo jej państwo dobrze ją traktowali, natomiast jak poniżana i jak naiwnie dała się wciągnąć mężczyźnie w piękne obietnice, co prawie przypłaciła własnym życiem, natomiast tutaj dziewczyna miała dużo szczęścia. Ja wiem, że takie książki budzą kontrowersje, bo to jest historia naprawdę bardzo brutalna. Autorka w ogóle nie szczędzi nam tutaj tych brutalnych opisów. Zahacza również o etap ataku Saddama Husajna na Kuwejt. Tak również tutaj tę część historii porusza nasza bohaterka. Nie jest to historia lekka, łatwa i przyjemna, absolutnie nie. Ta autorka ma również serię innych książek, właśnie opowiadających historię kobiet z Dalekiego Wschodu. W dorobku tej autorki mamy jeszcze na przykład perską miłość, perską zazdrość, namiętność, o ile się nie mylę. Wiem, że teraz miała również premierę jedna z jej książek, Nowa Historia. Kochani, cóż, to już będzie z mojej strony wszystko. Oczywiście dajcie znać, co czytaliście we wrześniu. Ja chętnie się dowiem. Jeżeli się Wam podobało i chcecie się ze mną zobaczyć w następnym filmie, celowo nie mówię za tydzień, bo nie wiem, kiedy będzie następny film. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie na niego tak długo czekać. Klikajcie czerwony przycisk i subskrybujcie mój kanał. Wtedy będziecie się dowiadywać szybko o nowych filmach. Klikajcie również ten dzwoneczek obok, bo wtedy dowiecie się jeszcze szybciej. Natomiast jeżeli Wam się podobało, dajcie kciuk w górę. Zobaczcie, kto przyszedł. Kochani, to już z mojej strony będzie wszystko. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!